Jakie będzie wasze spotkanie? Jakie będą chwile podczas waszej randki? Przyjrzyjmy się, kochani, dzisiaj takiej właśnie wróżbie. Do wyboru mamy dwie grupy i dwie talie kart tarota. Pierwsza talia tarota, przepraszam, to tarot światła i cieni. I druga talia tarota to tarot mistycznych momentów. Wybierzcie sobie, kochani, talię, która Wam się podoba, lub przedmiot. Pierwsza grupa serduszko, druga grupa też serduszko, ale te serduszka są oczywiście różne. Pierwsze serduszko dla pierwszej grupy jest porcelanowe, różowe, a drugie serduszko jest z kamienia i pomalowane na czerwono z napisem I love you. Także wybierzcie sobie, a ja w międzyczasie oczywiście Was witam serdecznie. Cieszę się, że jesteście ze mną i zapraszam Was do komentowania tego filmiku po wróżbie, byście napisali mi, czy rezonuje z Waszą historią ta wróżba. Napiszcie mi również, być może nawet jedno słowo, jeden smajlik wyślijcie, jedno zdanie. Wszystko to jest bardzo dla mnie, kochani, ważne. Wyślijcie również lajka z paluszkiem u góry, bym wiedziała, że jesteście, że Wam się podoba. Dla wymiany naszej energii oczywiście jest to wszystko ważne, dla rozwoju kanału również. Na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich zainteresowanych poprzez e-mail. Ja robię wróżby na WhatsApp lub na Skype lub na Messenger, tak jak wolicie, co macie, co używacie. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładniejsze, ponieważ są robione na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć osobistych i Waszych problemów. Kładę karty oczywiście na konkretne Wasze pytania osobiste, więc wszystkich zainteresowanych, którzy mają po prostu ciężkie sprawy wyborów lub decyzji właśnie takich jakichś obciążających Was, nie wiecie, jaką podjąć decyzję, nie wiecie, co zrobić. No to oczywiście dla spraw emocjonalnych, finansowych, zawodowych stawiam karty, więc zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach, a ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb. Kochani, więc zabieramy się do pracy. Jakie będzie Wasze następne spotkanie? I grupa pierwsza, czyli tarot światła i cieni. Tą grupę odsunę na bok. Jakie będzie spotkanie? Jakie będzie spotkanie? Jakie będzie spotkanie? Kochani, wow, piękne karty wyszły, same przecudowne. Król Pentakli, dziewięć pentakli, gwiazda. I do tego jeszcze na spodzie rycerz kielichów, czyli romantyczne spotkanie, randka. Flirt, zaloty, pięknie, emocjonalnie, jakiś czas piękny. I tutaj mamy do czynienia z królem pentakli, czyli z królem monet, który szuka czegoś stabilnego,
który jest zrównoważony, spokojny, władczy, przedsiębiorczy, pracowity, rozsądny, roztropny i szuka czegoś stabilnego. To potwierdzają tutaj te 9 monet. Tak? Te 9 monet potwierdza to, że ten król, czyli ten, nie wiem, mężczyzna, partner, ta osoba szuka stabilnego związku. I szuka stabilizacji właśnie i zaczynamy od tej randki, która się niedługo, waszego spotkania, które się odbędzie. Tutaj mamy gwiazdę, czyli spełnienie marzeń, nadzieję, pozytywność, piękna tutaj, nie wiem, jakaś chwila, która będzie między wami, ponieważ jest właśnie ta stabilność. Być może czujecie i szukacie, przede wszystkim szukacie razem stabilnego związku, stabilnej relacji, stabilnego początku i tutaj właśnie ta konstelacja kart mówi o tej stabilizacji. Długotrwały, stabilny związek, stabilne partnerstwo. Ktoś, na kogo można liczyć, na którego można polegać, ponieważ król monet jest osobą bardzo wolną w działaniu, ale stabilną, która szuka i buduje coś na długo. Więc wasze spotkanie będzie bardzo konstruktywne i przyniesie nadzieję na coś właśnie pięknego, stabilnego i będzie romantyczne. Rycerz, który walczy o jakąś stabilną, romantyczną relację, który przyjdzie tu z kwiatami, być może wyśle właśnie wiadomości, być może przyjdzie z prezentem, być może przyjdzie po prostu w romantycznej takiej aurze. Także bardzo, bardzo piękne, pozytywne spotkanie dla grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to serduszko czerwone i karty tarota mistyczne, momenty. Jaka będzie randka? Jaka będzie randka? Jaka będzie randka? Jakie będzie spotkanie? Randka. Jaka będzie randka? Jaka będzie randka? Jaka będzie randka? Jaka będzie randka? Kochani, wow. Tutaj mamy kochankowie, czyli z wielkich arkan karta kochanków. Król buław, czyli pożądanie. Królowa pentakli, czyli królowa monet. I w przełożeniu mamy jeszcze 5 buław. 5 buław, kochani. Więc dwie osoby, mamy tutaj dwóch, znaczy królową, króla i królową oraz kochankowie. Czyli bardzo atrakcyjna będziesz się dla tej osoby ukochanej wydawać. Powabna, kobieca, atrakcyjna, cudowna, piękna. I tutaj król monet znowu wyszedł. No i królowa monet teraz. Królowa monet, czyli... A, okej, rozumiem, jeszcze raz. Król
No to są przede wszystkim król, królowa, tu są dwie kobiety pokazane. To znaczy, że, ale jest tutaj król i królowa. Tutaj czy ty będziesz tą osobą, czy ty będziesz tą osobą, to nie gra roli, bo te energie są wymienne. Można powiedzieć, że znowu mamy jedną osobę jako królową pentakli, a drugą osobę jako króla buław, czyli pożądanie. Połączy się tutaj ze stabilnością, z szukaniem stabilnego związku, ale również oparte ten związek opiera się także na atrakcyjności, na seksualności, na ogniu. I no, piękna w sumie mieszanka, tak? Wybuchowa i stabilna. Czyli stabilność plus ogień, plus pożądanie, seksualność, więc piękna, wspaniała, praktycznie mieszanka. Na której można coś zbudować, i to coś tutaj mamy właśnie kochanków. Kochankowie, czyli związek rzeczywiście dwóch osób, tak? I piękna relacja, piękna miłość. Kochani, pięć buław mówi o tym, że no, jakaś tutaj jest, być może jest więcej tutaj do wyboru, jakaś rywalizacja. Nie wiecie, co zrobić, nie wiecie, co wybrać. Nie wiecie, jak się zdecydować, lub nie ufacie komuś, że jest stały, stabilny, ponieważ ma dużo w sobie ognia. Być może myślicie, że ma kogoś jeszcze innego, że zdradza, że ma więcej kandydatów, kandydatek do wyboru. Czyli tutaj kwestia wyboru jest ważna. Tak? Uwaga też, żeby nie popadać w jakieś konflikty, bo tutaj dwie silne osobowości, tak? Jedna silniejsza od drugiej, powiedzmy. Uwaga, by nie popadać w jakieś konflikty na waszym spotkaniu. Natomiast spotkanie, no, w poszukiwaniu jakby partnera, partnerów stabilnych, ale również pełnych żaru, pełnych pięknej właśnie chemii, magnetyczności, tak, przyciągania. No, mamy tutaj, kochani, kochanków, czyli będzie romantycznie, będzie uczuciowo, będzie emocjonalnie, tylko później będzie być może kwestia wyboru, czy się zdecydujecie na tą osobę, czy nie, żeby podjąć jakąś tutaj ważną decyzję. Tak? Ale myślę, że się zdecydujecie i będziecie tutaj próbować. Zbudować coś, tak? Co się opiera tutaj właśnie na stabilności, ale równocześnie na pięknej chemii. Życzę Wam tego oczywiście, żeby Wasze spotkania, randki romantyczne w ten weekend były wspaniałe. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam oczywiście na mój kanał codziennie. Komentujcie, lajkujcie, piszcie do mnie maile w sprawie wróżby indywidualnej. Do usłyszenia już wkrótce.